aby zieleni ukryty jest najładniej położonych biur, w którym można zawrzeć małżeństwo, czyli Urzędu Stanu Cywilnego. Zapraszam, jeśli ktoś chce. Najpierw będziemy w planie z taką drogą, którą może nie wszyscy znają, czyli przez środek wsi, a nie to główno, którą zazwyczaj pewnie Państwo jeżdżą. A następnie pojedziemy właśnie na bazę, gdzie przejdziemy się i pokażemy stan obecny, który już taki lat, mam nadzieję, będzie nieaktualny. Ale czemu, to o tym opowiem za chwileczkę. Jedziemy autobusem, jeden z najnowszych nabytków naszej firmy, autobusem 100% elektrycznym, autobusem Solaris Electric, zakupionym ze środków NZN, z dofinansowaniem unijnym. Jest to, mamy taki autobus w 8 i nimi zaczęła się nasza pierwsza przygoda w elektromobilności. Teraz skręcamy i zaraz po prawej stronie napis ekologia, to jest wasza baza już i zaczyna się nasza baza, która jest w głębi. Ale pojedziemy od strony właśnie ulicy Oświęcimskiej i ulicy Plebiscytowej pokażę, gdzie jutro będzie dojście właśnie na ten pit ukryty. Czyli nie tutaj od przodu, tylko od drugiej strony. Nie jadą po drodze straż pożarną, nadleśnictwo, przychodnie. Świerklaniec jest w zasadzie jedyną w Polsce zakładem komunikacji miejskiej, wręcz metropolitalnej, położonym aż. Świerklaniec jest wsią, masofrysa, około 500 mieszkańców i tu mieści się właśnie zakład, który dzisiaj będzie odwiedzać. O jego historii, skąd ta lokalizacja, proszę Państwa, były to adoptowane zagrody, czyli można powiedzieć chlewiki i obory towarzyszące pałacowi w Świerklańcu, który kiedyś był największy pałac w Polsce, na obecnym terenie Polski. I te zabudowania zostały w latach 50. w związku z budową buty cyrku w miasteczku śląskim adoptowane z, nie pamiętam, PGR-u czy SGR-u na właśnie zakład komunikacji, który miał dowozić pracowników m.in. do buty w Świerklańcu. Taka jest do buty w miasteczku śląskim. Taka jest historia, trochę czasami przypadkowa, właśnie położenia PKM Świerklańca. Jesteśmy jednym z kilku PKM-ów obsługujących sieć GZN Transport, czyli oprócz PKM Katowice, Gliwice, Tychy i Sosnowiec jest właśnie PKM Świerklaniec. Nie ma już PKM-u Bystrąckiego. Mijamy środek wsi i za chwileczkę będziemy na drogę główną, którą zrobi Państwo. Proszę zwrócić uwagę, że nasze ulice i drogi nie były dostosowane do jazdy autobusami i dosyć jazda nimi jest tutaj wyzwaniem. Włączenie się do ruchu czy zmiana kierunku wymaga zajęcia dwóch pasów. No tak uczulam kierowców, żeby właśnie pomagać kierowcy autobusowemu, bo ma dużo gorzej. Po naszej wycieczce, która będzie trwała niecałą godzinę, zapraszam do zwiedzania właśnie Parku Świerklańcu, bo to jest piękne, urokliwe miejsce, jedno z najładniejszych miejsc spacerowych na Górnym Śląsku. I tak właśnie taka sytuacja, musimy mieć dwa pasy wolne, by włączyć się autobusem do ruchu. Pojedziemy na rondo, na którym na wprost można jechać w kierunku Nakło i Karolskich Gór, w lewo w kierunku Bytomia, Piekar i Orzecha,
A my sobie wrócimy na bazę, gdzie króciutko powiem o naszym taborze i historii o naszych planach spółki. Tak, to jest statystyki, pęknięcie planiec, 136 autobusów, 105 codziennie zadań, które obsługujemy, czyli 105 autobusów codziennie musi wyjechać, reszta to jest rezerwa. Wykonujemy również zadania dodatkowe typu jazdy za tramwaj, sytuacje remontów torów i inne tego typu zadania dla metropolii. Proszę Państwa, ponad 400 pracowników, z czego około 300 kierowców i kierowczyń. Kierowczyń, czyli kobiet, za kierownicę mamy 21, ale kolejne się uczą, także liczymy, że będzie więcej. Kobiety są, można powiedzieć, mają swoje plusy, bardzo duże i bardzo liczymy, że będzie ich u nas jeszcze więcej. I teraz już po lewej stronie zaczyna się nasza baza, na którą za chwileczkę wjedziemy. Tutaj widzimy parking dla pracowników, z tyłu hala B, o której będziemy mówić za chwileczkę. Budynek C obecnie właśnie ten obłożony rusztowaniami, w którym jest dyspozytura i kopiernia zaraz będziemy wjeżdżali na bazę. Wjazd ciężki z drogi krajowej, no ale co zrobić. Zobaczmy. Patrzcie. Jakie fajne manice, nie? Lubi. Fajne manice, fajne. Myślę, że te spalinowe są bardzo fajne. Mamy rzadką okazję zobaczyć coś, co w najbliższych latach się zmieni i mam nadzieję szczerze, że zniknie również, ponieważ mamy zamiar to wszystko wyburzyć i zbudować nową bazę. Jak nam się udać? Na chwileczkę wam pokażę, dlaczego. Powiem ci, że fajne są te autobusy, wiesz? Te Isuzu. One są naprawdę bardzo fajne, te Isuzu. Naprawdę się wygodnie jeździ. Tutaj po prawej stronie macie autobusy MAN, taka nadal podstawa naszej działalności, ponad 40, 15 lat temu nadal wozi ludzi i wykonują taką zmocą codzienną pracę, stanowiąc podstawę naszego taboru. A ten żółty plac, na który wjeżdżamy, jest to nowy teren, który jest dostępny od kilku miesięcy. Pozyskaliśmy działki, wymieniliśmy grunt i tu będzie nasz nowy plac na czas budowy nowej bazy, ale to za chwileczkę powiem. I proszę Państwa, tam od tyłu właśnie, o takiej bramy, którą widzicie czarną gdzieś tam za mną,
będzie wejście jutro na piknik rodzinny, na fest, który będzie miał miejsce właśnie na tym parkingu. Jak ten ukradł jechać? Od strony, jak jechaliśmy od strony Oświęcimskiej. Tak, za Lidlę. Znaczy, przy wszystkimi autobusami to jest bardzo blisko. Wszystkimi autobusami, które jeżdżą do Świetlańca. Czyli piątko. Tak. Maciek, zobacz, patrz, krupski mój. Powiem ci bardzo dobrze. Przypomnę, proszę Państwa, jutro, jak i dziś zresztą, po wydrukowaniu specjalnego kuponu można iść na darmo całą komunikację w całej metropolii. Kupon jest na stronie kierunek GZN, także zapraszam. W zasadzie dwóch takich głównych odmian i autobusami Mercedes i Solaris. Ostatnio jeździ autobusami Isuzu. Jeśli chcecie zobaczyć autobus Isuzu, który został kupiony w tym tygodniu i włączy się do ruchu, to właśnie tu macie go drugi. I zapraszam do środka. A ten Księżyc Brzegu to taki elektryk, jaki przejechaliśmy. A ja się wam pokażę taką ciekawostkę. Najdłuższy w Polsce autobus przegubowy. Bardzo mało ich jest, są u nas. Czyli 24-metrowy? Nie, tak. Ale sorry. Bo w Czechach jeżdżą, to mają jeżdżą. Dwa przeguby. U nas 18-metrowy. Tak. Jest tutaj, tak. Można wejść normalnie? Można, proszę. Ale nie dotykać. I musimy się tak w miarę szybko zwijać, bo mam dużo do pokazania, a czasu mamy niewiele. Tak mi się proszę Państwa, czuć brzydki zapach, ponieważ okazuje się, że w tej ekologicznej wsi ktoś puszcza ścieki. Musimy się tym zająć, bo się okazało, że w naszym rowie od kilku dni lecą ścieki. Nie czy za awaria, czy... No ale to jest zupełnie osobny temat. Niestety nowe osiedle, sytuacje, kiedy można sobie komunikatorami zaczynać elektrownię, to oczyszczalnię przydomową, ktoś puszcza ścieki. No, to niestety jest Polska. Przynajmniej, nie? Chodzimy? O, bardzo ładnie. Oceniamy fotele. Fotele. Bardzo wygodne. Bez klimy to no. Czuć. EWN właśnie typowy był roboczy po 5 reklamie, tak mniej więcej. Tu proszę przejść. Prosimy tutaj troszkę wolniej. Mamy też tutaj
sobie bardzo dużo jaskółek na tych ulubionych, ale jak ktoś zostanie, tak powiem, zamrożony jaskółkami, to podobno będzie bogaty, nie jest tak źle. Nie jest to prawda, ale cały czas jest. Proszę Państwa, po prawej stronie podmiotniki, podróba, podmiotniki kolumnowe, które pozwalają panu Białkowi z porozumiane pięć elementów na płaskiej posadzce. Proszę Państwa, jedyne miejsce, w którym możemy taki autobus podnieść w górę, ponieważ pozostałe nasze zaplecze jest za niskie. No i nie spełnia już wymogów do tego skutecznego taboru. Wiem, że to wygląda jak półtora nieszczęścia, ale to ostatnia inwestycja, która tu była, miała miejsce ponad 40 lat temu. Od tego czasu po prostu już inwestowano w pewien przeplaniec, dlatego ta infrastruktura jest dekapitalizowana. Mamy coraz lepsze autobusy, niestety baza utrzymaniowa wymaga sporych nakładów, dlatego stwierdziliśmy, że nie będziemy tego już remontować więcej niż tylko tyle, co trzeba, tylko wybudujemy nowoczesne zaplecze do sztuki tego nowoczesnego. Pierwszy, z którą każdy autobus będzie przejeżdżał. Tutaj jest ten kanał, właśnie wjeżdża autobus. W tym czasie jest sprzątany w środku, mechanik chodzi pod spód i sprawdza kilkadziesiąt punktów codziennych, które są wymagają sprawdzenia, by wyeliminować jakieś zdarzenie na trasie. Chodzi o to, żeby prewencyjnie naprawiać autobus, a nie wtedy, kiedy się zepsuje. Idziemy dalej. Tak jak Państwo idą, przejeżdża każdy jeden autobus świerklańców codziennie, a tak naprawdę co nocny zwykle. Ta linia jest już naprawdę zdekapitalizowana. My ją próbujemy reanimować, dokładając nowe myjki, nowe dysze, ale tu już po prostu nie ma co wkładać. Ciekawostek, jedyną ciekawostką wartą uwagi jest to, że ta myjnia jest zasilana wodami podskórnymi, czyli wodami de facto z tego potoku, który Państwo tam widzieli w rowie. Przez studnie chłonne mamy wodę, zgodę z Wód Polskich na wykorzystanie tej wody. Minusem jest to, że musimy odprowadzić nie do kanalizacji, a z powrotem do cieku. Plusem jest to woda miękka. Nie mówię, że darmowa, to poza tym jest miękka, co ma znaczenie, żeby nie było tak zwanej kroplozy. Słowo kroploza, proszę zapamiętać, wytrącanie się kamienia kotłowego na szybach. W wielu firmach duże zmartwienie, bo szyby są białe, pełne takiego osadu brzydkiego, które jest twardej wody. U nas to nie występuje, proszę uwaga, ostatnio występuje, bo musieliśmy odłączyć na czas remontu studni, ale już czekamy, kiedy będziemy mogli znowu brać wodę miękką i tego problemu nie mieć. Proszę Państwa, idziemy dalej. Tak jak mówiłem, tutaj przejeżdżają wszystkie autobusy codziennie, a myjnia wygląda jak za króla Cieczka. Proszę Państwa, tutaj po Państwa lewej stronie to jest budynek D, budynek magazynowo, magazyn socjal i dyspozytura, adoptowany z dawnych właśnie obór i stajni dawnego, powiedzmy, gospodarstwa towarzyszącego pałacowi w Świerklańcu. Tutaj, po lewej stronie, a Państwa prawej, jest miejsce do właśnie, powiem tak, ładowania, czyli tankowania autobusów elektrycznych. Tutaj codziennie, co nocnie, każdy autobus musi być podłączony pod te ładowarki kablami i musi być ładowany. Poza tym są ładowarki pantografowe, na przykład na dworcach, ale one tylko służą do takiego doładowania w trakcie dnia. Autobusy elektryczne są fajne, ale mają mniejsze zasięgi niestety niż autobusy spalinowe, więc nie da się zastąpić autobusem elektrycznym wprost autobusu spalinowego, tylko potrzeba po prostu zmienić rozkłady, zrobić przerwy na ładowanie. Proszę Państwa, dużo prądu potrzeba. Mieliśmy do grudnia, kiedy jeszcze nie mieliśmy elektryków, przyłącze 90 kW, to może nic nie mówi 90 kW, no dobra. A proszę Państwa, do naszych elektryków i tych, które mamy zamiar kupić, potrzebujemy przyłącze, uwaga, 3300 kW. Taki mały wzrost. Z 90 na 3300. W tym celu właśnie wypożyczyliśmy stację transformatorową dodatkową, bo ten nasz transformator stary
nie dawał rady. A i tak możemy podłączyć tylko dwa na raz autobusy i w nocy zmieniać ich ładowanie, po to, by nam, że tak powiem, to nasze przyłącze nie wytrzymało tego napięcia, które jest potrzebne. Idziemy dalej. Z tego zera, to jest już kilka godzin, zależy od temperatury, ale nigdy też do zera nie zadowoluje. Pierwsza barra ciągnie z. Państwa, zaraz zejdziemy do budynku, żeby było trochę chłodniej. Po lewej stronie Państwa prawej hala B napraw. Proszę zwrócić uwagę, autobusy współczesne nie mieszczą się w niej, wystają. Nie tylko autobusy przegubowe, ale także autobusy krótkie. Nie możemy zamknąć drzwi. Zimą masakra. Praca w takich warunkach jest skrajnie trudna. Utrzymanie nowoczesnych autobusów w tym standardzie jest po prostu niemożliwe. W związku z czym podjęliśmy decyzję, że nie możemy jej wydłużyć tą stronę, ponieważ nie zmieszczą się autobusy tutaj skręcając. To po prostu wybudujemy nową halę. Nie ma co inwestować już w tą, bo ona nie spełnia żadnych standardów. Kiedy autobus wjeżdża w całości i zamkniemy bramę, to nie idzie wejść do kanału, tak? No i tak jest. Po prostu kiedyś była budowana w latach 50., 60. do krótszych autobusów przy innym standardzie, wyższych autobusów. Wtedy było to też inne standardy BHP. Wejdziemy sobie teraz do budynku tego właśnie adaptowanego z stajni. Zwróćcie uwagę na grubość ścian, bo tutaj robiliśmy nowy magazyn, który przenieśliśmy z góry. Też ciekawostka, magazyn był do góry, na pierwszym piętrze bez windy. Wszystko trzeba było wnosić, można znosić. No, kiedyś po prostu dbano o miejsca pracy i o to, żeby ludzie mieli co robić. Wchodzimy. Ale tutaj na tym terenie też będą? Tak, zaraz powinno. Okej. Tu się zatrzymujemy. Tu proszę, proszę do środka. Tak, możemy zobaczyć przez drzwi właśnie grubość ścian i przy okazji nowy magazyn, który właśnie w tym miesiącu w zasadzie otworzyliśmy. Przenosząc go z góry i z kilku innych powierzchni, ułatwiając pracę pracowników. Proszę Państwa, szafki, które widzicie po lewej stronie, są szafkami pracowniczymi dla serwisu. Każdy pracownik ma swoją szafkę imienną, w której leży jego imiennie oznaczona odzież, jeden komplet. Drugi komplet ma na sobie, jak widzieliście, chodzą po placu, a trzeci jest w pralni. W odpowiedni dzień tygodnia wrzuca się tu brudny komplet, bierze spółki nowy, a firma dowozi ten trzeci już po wypraniu. W ten sposób oszczędzamy, mówiąc krótko, zmniejszyliśmy stopień chociażby zabrudzeń wtórnych foteli pasażerskich czy foteli kierowców przez odzież, którą no niestety czasami noszono zbyt długo i była zbyt brudna. W ten sposób co tydzień każdy musi po prostu rzucić brudne i wziąć czyste, więc mamy tutaj system działający. Odzież przy okazji jest naprawiana, doszywane guziki, jakieś przeróbki robione i tak dalej. Słuchajcie, wejdziemy do góry, przejdziemy przez zaplecze socjalne, czyli nową szatnię. Po lewej stronie zobaczycie stare szatnie, jeszcze stare szafki, teraz nowe są po prawej, stare po lewej. Prysznice i pójdziemy do pokoju kierowców, gdzie wam krótko powiem o rozbudowie bazy. Chodzimy po schodach, tych starych schodach, po których wszystko wnoszono i znoszono na dół. Jeśli mamy ściągnąć fachowców z obsługi tego nowego taboru, musimy im zapewnić odpowiednio w planach nowej bazy. Tak to wygląda. Nie jest ustawiona. Proszę Państwa, te szafki, które widzicie dookoła, to są szafki dla kierowców. Szafki, w których można trzymać podręczne rzeczy.
I tak jak powiedziałem, w tym miejscu no, na telewizor, powiedzmy kanapy, żeby odpocząć czy przed, czy po, czy w trakcie pracy. Proszę Państwa, każdy kierowca ma kartę, która służy do identyfikacji, a zarazem służy do dostępu do tego automatu i tamtego na kawę, ale też w nim są dosyć niskie ceny. Każdy nasz kierowca dostaje od nas firmy jedną kawę, w zasadzie to jest szlak, w domu robią. Proszę Państwa, codziennie są dostawy do tego, jest codziennie. Już widać zresztą, że jest w części pusty, bo już żadni, że tak powiem, że także tak, że jest tymi mitami. Tak jak propos. Przejdziemy teraz na tamtą stronę. Jest też trudno pingla, jak ktoś chce pograć, to może pograć, ale teraz nie mam na to czasu. ale pracownicy oczywiście w przerwie mogą. Podejdziemy tam, jest plan, właśnie tutaj przyszło do ody. I kto jest zainteresowany, to się pokaże. Dzisiaj oczywiście w kierunku, nie? 21 kierunku. Słuchajcie, dajcie mi się napić, bo ja już jestem od trzech godzin na dworze. Można popatrzeć na plan, za chwileczkę powiem. Tam można zwrócić uwagę z węglem. Czemu? Ciągle odgrzewamy się węgle. To jest rachityczne, stare, po prostu stara instalacja z piecem, który trzeba, uwaga, na pierwsze piętro wręcz wnosić ten węgiel, żeby wsypać. No dramat. Dlatego nie chcemy już to inwestować. Chcemy zbudować nową bazę. Według tego planu, ten prostokąt górny, który Państwo widzą, to jest miejsce, na którym wysiedliśmy, czyli ten pomarańczowy parking utwardzony pseudolomitem. Ten dolny prostokąt to jest obecna baza, ta stara, na której jesteśmy. Docelowo pracujemy cały rok, całą dobę, więc musimy zbudować nową bazę, nie zamykając starej, po czym starej zgasić światło i przejść do nowej. I po czym starą zburzyć i zrobić parkingi. Tak w skrócie. Taki jest plan. Jaki jest czas? Czas dajemy sobie 3-4 lata realnie. 4 lata będzie okres. Tak, 3-4, ale to dlatego, że nie możemy na raz po prostu robić wszystkiego, bo się zatkamy, bo tak powiem, nie? Więc proszę Państwa, nowy układ ma jak najbardziej umożliwiać tą codzienną pracę, czyli przejazd, obsługę codzienną. Stacja paliw po wjeździe na 4 stanowiska, żeby nie tworzyły się korki, do szybkiej obsługi nalewania paliwa. Objazd po prostej, tu ewentualne miejsce na jakiś krótki postój. Hala OC, przejeżdżamy prawie że na wprost, myjnia i parkujemy. Także ten układ na to będzie zmieniony, będzie w tą stronę, żeby od razu tu parkować. Trochę będzie przesunięta, żeby na wprost przejeżdżać OC, czyli te 3/4 pracy, żeby się odbywała bez żadnego skręcania, zakręcania, manewrów, bo one zawsze powodują kłopoty. Docelowo baza, jak powiedziałem, ma się zwiększyć do około 150 pojazdów, czyli około 30%. I to już będzie taka docelowa większość. Dlaczego? Proszę Państwa, w transporcie większość kosztów to koszty stałe, muszą się rozkładać na większą pracę, tak? Dyspozytorka, która tam siedzi, pójdziemy do niej, czy mechanicy, czy jest 100 autobusów, 320, kosztują tyle samo. A, że tak powiem, kiedy jest więcej, ten ich koszt rozkłada się na większą liczbę pracy, przez to jest to bardziej ekonomiczne, mówiąc krótko. Czy macie jakieś pytanie odnośnie rozbudowy bazy? Ja muszę popatrzeć. Baza ta nowa z kanałami przejazdowymi będzie się mieściła tam, gdzie teraz obecnie stoją autobusy. I co powiem? No będzie nowoczesna, będzie wysoka. Będą kanały, ale również będą podnośniki kolumnowe, nie tylko tego typu, który widzieliście, kudrufa. Bo one są fajne, ale trzymają autobus za koło. Jak chcemy coś robić przy kole, nie pasują, tak? Są podnośniki osiowe. Na środku autobusu podnoszą autobus do góry, na wysokość jaką chcemy. Podjeżdżamy całym sprzętem, jaki chcemy, wózkami, jakimiś urządzeniami. Mamy czysto, czyli do utrzymania czystości też dobre. Kanały są straszne do utrzymania czystości niestety. I możemy dostosować też wysokość do pracy. No, chociażby pracownik wyższy, niższy, czy odpowiednia część. Możemy sterować. Takie oczywiście urządzenia są drogie, ale bardzo wygodne i pozwalają lepiej obsługiwać ten nowoczesny tabor. Też hala musi być wysoka i z miejscami na podłączenie linek do pracy na dachu, ponieważ wiele urządzeń w autobusach elektrycznych jest na dachu. A w autobusach tradycyjnych jest klimatyzacja, którą też trzeba serwisować i to wymaga właśnie pracy. A ilość ładowarek też będzie Państwa? Jasne. Docelowo ładowarki elektryczne będą tutaj przy płocie wszędzie. Także będzie ich kilkadziesiąt. Ładowarki plug-in, czyli na kabel oczywiście. Może jedną nam się udać postawić przy bramie pantografową, czyli szybką. Ale zasadniczo wolimy, że tak powiem, ładować tutaj tylko w nocy, nie przyjeżdżać specjalnie, żeby ładować na bazę, bo to po prostu nie ma sensu. Co jeszcze? No, stacja paliw, która jest stara, taka dosyć urokliwa, bo okrągła w części.
ale już, że tak powiem, no, nie spełniająca żadnych norm, będzie musiała być zlikwidowana. Proszę Państwa, przejdziemy teraz do dyspozytury. Tak dosyć szybko i krótko, bo Pani pracuje i obsługuje cały ten bałagan, czyli wszystkich kierowców i wszystkie autobusy, które jeżdżą. I pójdziemy dalej. Zasadniczo zwiększy to być dwóch. Dzisiaj sobota to jest jedna osoba. Jesteśmy w trakcie remontu instalacji elektrycznej, więc trochę to wygląda. Właśnie to wygląda. Dzień dobry. Dobry. Proszę Państwa, każdy kierowca to dzielnie pochodzi do rynku. Pan czy pan ocenia i ewentualnie każdy dmucha, który ruszy tą żółtą w wiadomym celu. Proszę Państwa, jak tu już będzie dmucha, to ma, mówiąc krótko, kiepsko. Mieliśmy na korytarzu stacjonarny alkomat, który można sobie wydmuchać i jeszcze przynieść tutaj do Pani wolne na żądanie i wtedy kary nie ma. Ale i tu już wydmucha, to niestety dysponuje, tak? Pani dyspozytorka steruje całym ruchem na całym terenie, powiedzmy od Siewierza, Pobielice, Ciekrówski Błyn, Kawowskie Góry i Kawowice tu, czyli sporo terenu. Możemy tutaj jeszcze przy drzwi, ale staramy się nie przeszkadzać, bo to jest naprawdę spraw. Każdy objazd, awaria, korek, choroba czy agresywny pasażer, wszystko to musi przechodzić przez dyspozyturę i Pani podejmuje decyzję, co z tym zrobić. Są teczki kierowców, plany różnego typu. Na ekranie tam jest sieć wyświetlona, docelowo będzie dyspozytura powiększona, ponieważ będzie 2-3-osobowa obsługa cały czas i będzie tutaj cały ten pokój, w którym jesteśmy, do tej ściany będzie właśnie dyspozytura. To jest jeszcze stara, przed remontem. Słuchajcie, idziemy dalej, bo tak jak powiedziałem, dzisiaj na zmianie jest jedna pani i współczuję jej, bo ma ciężko. Tu jest ten alkomat, który można, że tak powiem, bez konsekwencji wydmuchać. Tak, jakieś pytania? Ale jest to informacja, czy to jest pani, czy ja? Mamy 12 kobiet, mniej więcej. Proszę Państwa, tutaj jest tablica. Proszę przejść tutaj niżej na schody. Tu jest tablica, która pokazuje ładowarki. Jedna jest odłączona na szaro, te zielone są po prostu podłączone, ale nie ładują w tej chwili. Na niebiesko mamy ładowarki podłączone, które ładują. Tutaj właśnie przed chwilą włączyła się, jeszcze nie zatrybił, ale tu podłączy się w tej chwili w Tarnowskich Górach autobus do ładowarki właśnie pantografowej. Ma naładowanie baterii 84%, na chwilę poda, ile będzie jeszcze musiał się ładować. Tutaj jeden z tych autobusów, który mieliśmy elektrycznych, jest podłączony, ale już naładował, więc wkrótce będzie odłączony. Proszę Państwa, schodzimy na dół. Tu mamy defibrylator, teraz to podstawa. I wejdziemy sobie do kanału na wprost, gdzie wam do garażu wam opowiem krótko o tym, co tu jeszcze zrobiliśmy. Tu mamy pomieszczenie właśnie nadzoru naszego technicznego. Panowie sterują całym serwisem stąd. Mają podgląd monitoringu i przechodzimy dalej. Uwaga na głowę. Uwaga tu na głowę. Proszę Państwa, jesteśmy w jednym z kanałów właśnie tej hali B. Dlaczego akurat tutaj? Po to, żeby pokazać Państwu pewne rzeczy, które zrobiliśmy jeszcze w ramach tych obecnych możliwości inwestowania w ten stary obiekt, który już jest, można powiedzieć, mało rozwojowy. Wymiana oświetlenia na LED-owe, oszczędność około 70% energii, a jest dużo jaśniej. Mijaliście po swojej prawej stronie tablicę cieni 5S z kącik czystościowy, mówiąc krótko, na którym są umieszczane szczotki i różne urządzenia do czyszczenia.
po to, żeby każdy wiedział, gdzie one są, by utrzymać czystość w bazie. Wcześniej to się wszystko walało, nie było wiadomo, gdzie to znaleźć. Proszę Państwa, ta drabina została kupiona specjalnie do obsługi autobusów elektrycznych, czyli tego, co znajduje się na dachu. Ten autobus, który tutaj stoi, ma znowu tą nową tapicerkę, możecie przyjrzeć, wkrótce będzie ona na wszędzie. I proszę Państwa, co, jaką zmianę wprowadziliśmy? Wprowadziliśmy szafki narzędziowe dla każdego pracownika. Każdy pracownik ma szafkę jedną zamykaną na klucz, za którą odpowiada, w której ma wszystkie części potrzebne, znaczy części, nie części, tylko narzędzia potrzebne do pracy. I takie szafki większe lub mniejsze są, że tak powiem, dla każdego pracownika, podjeżdża na miejsce pracy i presuje. Wcześniej była narzędziownia, ludzie chodzili po ten klucz taki, nie taki, z powrotem, tak, 5 minut. Dużo gorsza praca. Proszę Państwa, co tutaj zrobiliśmy? Za mną widzicie wydłużoną halę. Ta hala została wydłużona przez nas jesienią, doraźnie, jesienią zeszłego roku na dwóch kanałach, po to, by móc serwisować autobusy przegubowe i inne w dobrych warunkach termicznych cały rok. Czyli byśmy mogli wjechać i naprawić autobus nie z wystającym tyłkiem albo czołem na dworze. Dzięki temu udało się, powiedzmy, przetrwać zimę, ten atak zimy, który był, zamroził nam bardzo wiele autobusów, bo instalacje pneumatyczne czy inne, niestety w sytuacji mrozu 20 kilka stopni w polskich warunkach, czyli dużej wilgotności powietrza, zamarzają. I zrobiliśmy to 1 listopada, zalaliśmy posadzkę, przed gwiazdką już mogliśmy wjeżdżać, także dosyć szybko nam to poszło. Z płyty takiej typowej, płyty kanapki tak zwanej, czyli materiał izolacyjny obłożony z dwóch stron blachą. Szybka budowa, duże usprawnienie. No i człowiek się zastanawia, jak to 30 lat chodziło, że na to nie wpadli. Nie wiem, powiem szczerze. Całe 30 lat naprawiali na dworze autobusy zimą. Jak pytałem, jak było w czasie mrozów kiedyś, stały do odwilży, bo nie szło ich rozmrozić. Także no, czasami człowiek się dziwi. No ale to z drugiej strony były inne realia. Proszę Państwa, powiem anegdotę. Brakowało tak bardzo swego czasu, brakowało świerklańcu opon, że kiedyś stosowano takie, może tutaj starsi Państwo pamiętają, do obłożenia trawników stosowano takie płotki z opon. Malowane na biało na przykład, wystawały do połowy opony i stanowiły takie odgrodzenie. Proszę Państwa, jak nie było opon, to je wyjmowali z tego płotka i jeździł z tą oponą taką na pół pomalowaną. I to niestety nie jest żart. Także tak też bywało, proszę Państwa, na szczęście te czasy minęły. GZM można narzekać na ZTM, można narzekać na GZM, ale inwestuje w firmy, wymaga nowszego taboru, wymaga standardów. I to powoli, powoli zaczyna być widać. Nadal jeszcze jeżdżą stary autobus na sieci, ponieważ jak powiedziałem, trudno w to uwierzyć, ale 1600 autobusów obsługuje sieć ZTM-u tutaj na Górnym Śląsku, więc jest sporo pracy, ale standard, cały czas systematycznie wchodzą nowe, coraz lepiej wyposażone pojazdy. Proszę Państwa, to w zasadzie byłoby tyle. Przejdziemy teraz do autobusu i wrócimy na pętlę. Bardzo dziękuję Państwu. Jeśli są pytania, to po drodze do mnie podejść i można pytania zadać. Dziękuję i przejdziemy do autobusu. Dziękuję.